O Marcie Żmudzie Trzebiatowskiej i Adamie Królu mówiono, że są parą idealną, jedną z najszczęśliwszych par polskiego show-biznesu. Media śledziły każdy krok aktorki i tancerza, a gdy ci ogłosili, że zamierzają się pobrać, wszyscy życzyli im szczęścia i pomyślności. W plotkę że Adam wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania w Wilanowie na wyraźną prośbę Marty, która w 2013 roku lotem błyskawicy obiegła stołeczne salony. Nikt nie chciał wierzyć. A jednak stało się. Zaczynam życie sama. Po tylu latach. To będzie nowe życie, aktorka potwierdziła rozstanie z narzeczonym na łamach Grazii. Gdy latem 2008 roku 24. letnia wówczas Marta Żmuda Trzebiatowska dostała propozycję udziału w tańcu z gwiazdami, zdecydowała się ją przyjąć pod warunkiem, że wystąpi w duecie ze swoim życiowym partnerem. Starszy od niej o 12 lat Adam Król karierę tancerza miał już co prawda za sobą, ale zgodził się na występ w tańcu. Marta i Adam byli jedną z najbardziej lubianych parosiem edycji show i zajęli trzecie miejsce. Cała Polska kibicowała ich miłości, o której pięknie opowiadali w programie. Adam król o względy marty walczył półtora roku. Na pierwszą randkę umówiła się z nim, jak wyznała Wiwie, z litości. Tak długo wydzwaniał, że miała go już po prostu dosyć. Poznali się w warszawskim klubie, gdyż Muda Trzebiatowska była jeszcze nikomu nieznaną studentką pierwszego roku wydziału aktorskiego stołecznej Akademii Teatralnej. Zobaczyłam dojrzałego mężczyznę. Włosy na żel, błyszczący garnitur, trzydniowy zarost, wypomadowany pachnidłami od stóp do głów, tancerz. Wspominała w rozmowie z Vivą. Kropka, nie jestem łatwą zawodniczką. Ale Adam pokazał, że mu zależy, opowiadała. Początkowo para unikała fleszy i celebryckich ścianek, aktorka bardzo rzadko mówiła w wywiadach o ukochanym. Zakończył karierę w 2002 roku, a teraz przekazuje swoją wiedzę innym. Tłumaczyła podczas wizyty w studiu Dzień Dobry TVN, gdy wyszło na jaw, że wystąpi razem z nim w tańcu z gwiazdami. Marta i Adam zamieszkali razem i żyli jak małżeństwo. To, że nie mają ślubu bardzo przeszkadzało ojcu aktorki, ówczesnemu wójtowi Przechlewa, który, jak zdradzały brukowcom anonimowe znajome żmudy Trzebiatowskiej, chciałby, aby wszystko było po Bożemu, czyli najpierw ślub, dopiero potem wspólne mieszkanie. Pewnie dlatego, by usatysfakcjonować tatę, Marta wystąpiła w 2012 roku na okładce Galiwu. Sukni ślubnej, a w rozmowie z magazynem oświadczyła, będzie ślub. Nareszcie. Wszystko jest już przygotowane, zapięte na ostatni guzik, powiedziała i dodała, że uroczystość odbędzie się za kilkanaście miesięcy. Chcę mieć męża, dzieci i normalny dom, zadeklarowała w rozmowie z galą. Niestety, wkrótce po zapowiedzi, że planuje ślub doskonały, w związku Marty i Adama coś zaczęło się psuć. Plotek o problemach w raju aktorka nie komentowała, ale wszyscy domyślali się że nie jest już szczęśliwa u boku tancerza, bo nagle przestała pokazywać się z nim publicznie. W końcu potwierdziła, że historia miłosna jej i Adama Króla zakończyła się na dobre. Długo tkwiłam w związku, który należało zakończyć wcześniej, wyznała Grazii. Po zerwaniu zaręczyn i wyprowadce Adama Marta od razu postanowiła rozpocząć nowe życie. Pamiętam, jak pierwszy raz weszłam do mieszkania, które miało być dla nas, a zostało tylko dla mnie. Zobaczyłam puste ściany i najpierw się rozpłakałam. A potem pomyślałam, że zaczynam życie sama, opowiadała w wywiadzie dla Grazini. Już się wyleczyłam z noszenia spodni w związku i dbania o wszystko. Nadszedł czas, by wreszcie zadbać o siebie, dodała. Adam król wycofał się z show, biznesu i skupił na trenowaniu młodych partanecznych. Wiem, że jest szczęśliwy, że układa sobie życie. Życzę mu jak najlepiej, powiedziała Marta Żmuda-Trzebiatowska w internetowym talk, show 20 metrów kwadratowych u Łukasza. Gdy prowadzący zapytał ją, co słychać u jej byłego narzeczonego. Aktorka przez dwa lata czekała na właściwego mężczyznę. Objawił się jej w 2015 roku w osobie kolegi po fachu Kamila Kuli. Do dziś idzie przez życie u jego boku. Doczekali się dwójki pociech i są ze sobą bardzo szczęśliwi. Zobacz też. Marta Żmuda Trzebiatowska przerwała milczenie na temat męża. Zdradziła kulisy związku zjawiskowa Marta Żmuda Trzebiatowska. Wszyscy patrzyli tylko na nią. Zdjęcia. Odmłodzona Marta Żmuda Trzebiatowska na ramówce pulsatu. Wystarczył jeden prosty trik źródła. 1. Wywiad zem. Żmudą Trzebiatowską, Grazia, sierpień 2014. 2. Wywiadzem. Żmudą Trzebiatowską. Gala numer 25 2012. 3. Wywiadzem. Żmudą Trzebiatowską. Viva! Numer 5 2009. 4. Wywiadzem. Żmudą Trzebiatowską. 20 m2 Łukasza, sierpień 2014. YouTube.com równe 1 i.